Pierwsza wojna światowa była jednym z najkrwawszych konfliktów w historii. Zwiastowała nową erę na polach bitew. Po raz pierwszy w dziejach śmierć stała się masowa. W ogniu konfliktu kształtowały się postawy młodych ludzi, którzy później mieli decydować o losach świata. Ta wojna była preludium do jeszcze straszniejszej. Jak potoczyłyby się losy świata, gdyby nie doszło do konfliktu? Pierwsza wojna światowa. Bitwa narodów. Część pierwsza. Wojna szalała od 2 lat. Miała ukształtować życie przyszłych pokoleń. Na polach bitew Europy walczyło kilka milionów żołnierzy. W 1916 roku linia frontu pozostawała nieruchoma. Trwała straszna wojna pozycyjna. Armie walczyły na froncie długim na setki kilometrów, także pod Verdun. Wojna w zastraszającym tempie pochłaniała rzesze ludzi i zasoby materialne. Niemcy chcieli odzyskać przewagę i zaplanowali ofensywę nad rzeką Mozą. Francuzi wiedzieli, jaka jest stawka tego starcia i zajęli pozycje obronne. Jednak znajdowali się pod obserwacją z powietrza. Wojna w Szestworzach przybrała zupełnie inny obrót. Verdun oznacza początek nowej koncepcji lotnictwa, które Niemcy zorganizowali w eskadry. Ich zadaniem była kontrola określonej przestrzeni powietrznej. Armia cesarska mogła więc zachować w tajemnicy przygotowania do ofensywy. Do pilotów nowych sił lotnictwa należał Hermann Göring. Miał stopień porucznika i przydzielono mu ważne zadanie. Rozpoznania z powietrza sytuacji taktycznej pod Verdun. Za pomocą specjalnych aparatów wykonywano setki zdjęć. Pozwalały określić pozycję i liczebność wrogich jednostek. Göring dobrze wiedział, jak walczy się na ziemi. W 1914 roku został ranny i uznany za niezdolnego do służby. Postanowił zostać bohaterem innego rodzaju sił zbrojnych, jako lotnik. Posiadłość w Epernay, z dala od linii frontu. Dzięki zdjęciom lotniczym młody pilot uzyskał dostęp do generalicji. Syn cesarza, książę Wilhelm, dowodził oddziałami szturmowymi, a szef sztabu von Falkenhayn nadzorował całość operacji. Zdjęcia wykonane przez Göringa zaskoczyły dowództwo. Generałowie byli przekonani, że wiedzą, gdzie znajdują się słabe punkty obrony przeciwnika. To była dobra wiadomość dla ambitnego posłańca. Wywarł pozytywne wrażenie. Już podczas pierwszej misji zwrócił na siebie uwagę księcia. Ten nie tylko odznaczył Göringa, ale też wspomniał o nim w swoim pamiętniku. Sondern er erwähnt ihn auch später namentlich in seinen Memoiren.
Bitwa pod Verdun rozpoczęła się 21 lutego 1916 roku. Na fortyfikacje poza miastem spadły tysiące pocisków artyleryjskich. Miały oczyścić przedpole szturmującej piechocie. Jeszcze nigdy nie skoncentrowano tyle dział na tak małym obszarze. Ich siła okazała się niszczycielska. Niemcy chcieli przełamać linię obrony i to pragnienie gnało ich do szturmu fala za falą. Ta wojna różniła się całkowicie od toczonych wcześniej. Naprzeciwko siebie stanęły ogromne armie. Na miliony niedoświadczonych ochotników przypadło niewielu zawodowych żołnierzy. Postęp techniczny odsłonił swoje mroczne oblicze. Ziemia pomiędzy okopami wrogich armii nazywana była strefą śmierci. Symbolem bitwy pod Verdun są broniące miasta fortece. Ta w Douaumont była największa. Po kilku dniach walk Niemcy zdobyli ją bez trudności, choć była najnowocześniejszą i najważniejszą z twierdz okalających miasto. Jej upadek był szokiem dla Francuzów, w tym młodego kapitana, który został ranny w bitwie. Trafił do niemieckiego szpitala polowego. Charles de Gaulle był traktowany jak na oficera przystało. Mimo to czuł się upokorzony faktem, że trafił do niewoli. Był żołnierzem z krwi i kości. Sam wybrał taki sposób życia i cechowała go ogromna ambicja. Wojna miała mu umożliwić wspinanie się po szczeblach kariery, ale niewola podkopała jego morale. Podobny los spotkał wielu innych żołnierzy. Pod Verdun dostawały się do niewoli tysiące ludzi. Nikt nie spodziewał się takich nieprzebranych rzesz. Podczas I wojny światowej pojawił się problem ogromnej liczby jeńców wojennych. Cóż począć ze 100 tysiącami pojmanych? Trzeba było opracować jakiś plan. Pomimo zdarzających się przypadków okrucieństwa, istnieje jednak spora różnica między ich traktowaniem podczas I i podczas II wojny światowej. W większości przypadków więźniów traktowano zgodnie z konwencjami. Jednak kłopotliwe było ich wyżywienie. Kolejnym problemem była liczba rannych i okaleczonych, która sięgała setek tysięcy. Technika miała zrekompensować straty poniesione na polach bitew. Filmy przekonywały, że o rannych się dba. Nie ukrywano problemu. Głośno się o nim mówiło. W niemieckich czasopismach specjalistycznych pojawiały się reklamy protez. Opisywano sprawę tak, że można było poczuć zazdrość z powodu ich braku. Do protez można było przymocować narzędzia, dostosować je do wielu czynności. Direkt einen Hammer anschrauben können und direkt eine Zange anschrauben können und was auch immer.
Ranni i okaleczeni mogli czuć się potrzebni, wspomagając walczących zza linii frontu. Panowało przekonanie, że świetnie dają sobie radę, pomimo odniesionych obrażeń. Początkowo te zdjęcia nie były upubliczniane. Francuzi nazywali rannych klubem zniekształconych twarzy. Sama bitwa pod Verdun zebrała krwawe żniwo. Niemieckie pociski artyleryjskie spadały na rynek miejski. Tysiące ludzi uciekły z domów. Podobne sceny miały się powtarzać jeszcze wiele razy. Francuzi obawiali się, że Niemcy przełamią linię obrony i w kilka tygodni zajmą Paryż. Rozpaczliwie szukali rozwiązania problemu. Dowództwo objął doświadczony generał Henri Philippe Pétain. Miał za wszelką cenę utrzymać Verdun. Dla godności flagi i dla zwycięstwa, mówił propagandowy plakat. Można powiedzieć, że w trakcie wojny pod Verdun walczył każdy francuski żołnierz. Mieszkańcy Paryża znajdowali się w cieniu niemieckiego zagrożenia od 2 lat. Życie toczyło się swoim torem, a ton nadawały mu kobiety. Miliony mężczyzn walczyły na froncie, więc na kobiety spadł obowiązek dbania o rodziny. Francuzi nie głodowali, nawet podczas wojny. Cywile mieszkający z dala od frontu wiedli monotonne życie. Z pozoru nic się w nim nie zmieniło. Ale nawet jeśli człowiek mieszkał w Marsylii, to ktoś bliski z jego rodziny służył na froncie. Rolnicy uprawiali pola, by wyżywić żołnierzy. Fabryki dostarczały im niezbędnych produktów. Normalność była więc złudna. Wojna dotykała wszystkich. W Niemczech kolejki ustawiały się po chleb, masło, mięso i warzywa. Wiele z towarów było przeznaczonych tylko na potrzeby wojska. Racjonowano nawet ubrania. Ludzie stracili wiarę w szybki koniec wojny. Jak sobie radzili? Ta sytuacja oznaczała nowy sposób życia i lepiej było do niego przywyknąć, zamiast daremnie się buntować. Wojna trwała i miała trwać, ludzie pogodzili się z losem. Im dłużej ciągnęły się walki na froncie, tym bardziej ponure nastroje panowały w społeczeństwie. Głównym powodem niedostatków w Niemczech była brytyjska blokada morska. Morze Północne stało się teatrem działań wojennych w 1914 roku. Cesarska marynarka wojenna raz spróbowała rzucić wyzwanie brytyjskiej. Pod koniec maja 1916 roku doszło do ogromnego starcia pod norweskim Skagerrak, do Bitwy Jutlandzkiej. Flota brytyjska miała przewagę liczebną. 150 jej okrętów starło się z setką niemieckich. Żadna z flot nie zwyciężyła, za to straty były wysokie. Brytyjczycy stracili 6 tysięcy marynarzy, Niemcy 2,5 tysiąca. Niemcy zatopili dwukrotnie więcej okrętów przeciwnika, ale nie zdołali przerwać blokady. W obliczu brytyjskiej przewagi kolejne próby zdawały się pozbawione sensu.
Marynarze czekali. Pod koniec wojny nawet zbuntowali się, odmawiając wyjścia w morze. Za liniami frontu wojna jawiła się jako logistyczny koszmar. O zwycięstwie decydowały dostawy sprzętu, amunicji i uzupełnień. Wysiłek potrzebny do przeprowadzenia ofensywy był ogromny. Trzeba było bić nowe drogi, kłaść tory kolejowe i zakładać przewody telegraficzne. Front nie ograniczał się do linii okopów i fortyfikacji. Ośrodki pracujące na rzecz wysiłku wojennego sięgały daleko w głąb kraju. Kuchnie polowe, piekarnie, stajnie, floty transportowe, składy amunicji i arsenały. 3 kilometry od frontu znajdowały się stanowiska pierwszej pomocy. Szpitale polowe 20 kilometrów od linii okopów. Po niemieckiej stronie linie kolejowe sięgały prawie frontu. Każdego dnia trzeba było zadbać o armię, równą populacji wielkiego miasta. Batalion zdawał się przekrojowym modelem społeczeństwa. Francuzi także dokumentowali życie codzienne za linią frontu. Przed kolejnym szturmem żołnierzom wydawano dodatkowe porcje alkoholu, by stłumić strach. Ta wojna pochłaniała więcej zasobów niż jakakolwiek wcześniejsza. Wymagała zaopatrzenia na niewyobrażalną skalę. Było to przedsięwzięcie o masowym zasięgu. Po obydwu stronach walczyły ogromne rzesze żołnierzy, którzy musieli coś jeść i gdzieś spać. Bitwa pod Verdun była dlatego szczególna, że toczono ją na bardzo małym obszarze. Nie stała się najkrwawszym starciem I wojny światowej, ale za to sceną pierwszego ludobójstwa na masową skalę. Na niewielkim obszarze zginęły setki tysięcy ludzi. Ten skrawek ziemi miał być niebawem zryty tysiącami granatów. Pole bitwy zamieniło się w piekło. Wojna nie była już starciem człowieka z człowiekiem. Wróg był wszędzie. Z nieba spadał grad pocisków, a nowoczesne uzbrojenie sprawiło, że walki zamieniły się w rzeź. Francuski oficer Jacques Delvert zapisał w pamiętniku: bitwa toczy się od studni. Życie okopowe pozbawia moich ludzi wszelkich sił. Powinniśmy zakończyć ten konflikt tak szybko, jak to możliwe. Pewien młodzieniec tak pisał z frontu. 15 dni pod Verdun złamało morale i zmęczyło nas bardziej niż pół roku w okopach. Żołnierze wysyłali z frontu miliony listów do rodzin. Coraz więcej z nich przynosiło tragiczne wieści. Mówiły o śmierci, ciężkich ranach, okaleczeniach, pożegnaniach i ostatniej nadziei.
Na polu bitwy próżno szukać bezpiecznego miejsca. Śmierć zagrażała teraz i z powietrza. Loty zwiadowcze zamieniły się w misje bojowe i bombardowania. Miejsce aparatów fotograficznych zajęły karabiny maszynowe. W marcu 1916 roku Hermann Göring świętował pierwsze strącenie francuskiego bombowca. Ale w przeciwieństwie do walk na ziemi, w powietrzu panowały jeszcze dżentelmeńskie zasady. Szukano okazji do pojedynków. Piloci zachowywali się jak średniowieczni rycerze, konkurując ze sobą. Tym różnili się od piechoty okopowej. Już za niewiele ponad 20 lat i oni mieli masowo niszczyć miasta nalotami dywanowymi. Na razie te były sporadyczne. Dokonywały ich ledwie grupki samolotów. We wrogą przestrzeń powietrzną wlatywały statki powietrzne. Szybowały nad Freiburgiem, Kolonią, Paryżem i Londynem. Miały szerzyć strach pośród cywilów. Szkody powodowane nalotami były niewielkie, ale w przyszłości miały okazać się kolosalne. Podczas II wojny światowej porucznik Göring miał być głównodowodzącym Luftwaffe. Z jego rozkazu równała z ziemią ludne miasta. Pierwsza wojna światowa toczyła się głównie na lądzie. Bitwa pod Verdun wkroczyła w decydującą fazę. Dookoła fortu Vaux zaczęły się walki pozycyjne. Niemieccy żołnierze dobrze wiedzieli, czego się od nich oczekuje. 1 czerwca 1916 roku porucznik 50. Dywizji Piechoty zanotował w dzienniku. Nadszedł chwalebny dzień. Ruszamy do ataku na Fort Vaux. Wszelkie wątpliwości znikają, kiedy ruszamy przed siebie spełnić święty obowiązek wobec ojczyzny. Jeśli porównać tę bitwę i obronę Stalingradu niecałe 30 lat później, okazuje się, że wojna uległa zmianie. Miasta stały się polami bitew, ponieważ wojskowi zdali sobie sprawę ze skuteczności obrony, nawet jeśli miasta legły w gruzach. W trakcie II wojny światowej dominowała broń masowego rażenia, a działania toczyły się przy pomocy armii o liczebności podobnej do tych, co z czasów I wojny światowej. To jedyny konflikt zbrojny, w trakcie którego użyto broni chemicznej. Okazała się trudna do kontrolowania i potworna w skutkach. Z początku stosowano związki jedynie uprzykrzające życie, później sięgnięto po substancje śmiercionośne. Sformowano specjalne oddziały artylerii, które wystrzeliwały pociski chemiczne. Żołnierze konali w męczarniach. Ocaleli cierpieli z powodu poparzeń. Mieszkańcy Verdun żyli w strachu. Prowizoryczne maski przeciwgazowe robiono z mokrych szmat. Gdyby doszło do ataku chemicznego, te dzieci nie miałyby żadnych szans. Gazów użyto także podczas walk o Fort Vaux. Na krótko przed kapitulacją dowódca Francuzów napisał: straciliśmy kontakt ze światem zewnętrznym. Bitwa jest zażarta, ranni cierpią katusze. Pokonało nas zmęczenie i pragnienie.
ocalali, trafili do niewoli. Ogółem podczas wojny ten los podzieliło 8 milionów żołnierzy. Podpisana w 1908 roku konwencja haska regulowała warunki, w jakich byli przetrzymywani. Więźniowie mieli być traktowani humanitarnie i z poszanowaniem godności. Ich wyżywienie i zakwaterowanie miało być identyczne jak żołnierzy armii, która wzięła ich do niewoli. W obliczu ogromnej liczby jeńców dowództwo wojskowe nie było w stanie sprostać tym wymogom. Pierwszej zimy więźniowie masowo umierali. W niemieckich obozach znajdowało się 2,5 miliona jeńców z 13 krajów. Jednym z nich był Charles de Gaulle. Pour un homme comme lui, être dans un camp de prisonniers. Dla człowieka jego pokroju nie do zniesienia było uwięzienie w obozie, kiedy na froncie ginęli żołnierze. Marzył tylko o jednym – wrócić do Francji. Musiał więc uciec. Kilkakrotnie próbował zbiec, nie mogąc znieść niewoli. Jedyne, co mógł robić, to czytać gazety. Przekazywał wieści towarzyszom niedoli, wygłaszał pogadanki. Gdyby złożył obietnicę, że zrezygnuje z prób ucieczki, udzielono by mu przepustki. Mógłby udać się na długi spacer, ale nie chciał złożyć takiej obietnicy, ponieważ byłaby ona fałszywa. Zdaniem de Gaulle'a francuski oficer miał obowiązek ucieczki i nie mógł z niego zrezygnować. Z tego powodu nie przyrzekł, że odstąpi od tego zamiaru. Los szeregowych żołnierzy nie był tak dobry. Zmuszano ich do pracy, głównie na roli. Ze względów bezpieczeństwa więźniów nie wykorzystywano przy pracach o znaczeniu strategicznym. Wszystkie państwa wykorzystywały pracę robotników przymusowych. Nie była to oczywiście tak nieludzka eksploatacja więźniów, jaka miała miejsce podczas II wojny światowej. Warto jednak zauważyć, że był to początek pewnego procesu, który osiągnął apogeum wiele lat później. Niektórych więźniów uwalniano wcześniej, głównie rannych i chorych. Wymieniano ich za wracających Niemców. Przez większą część konfliktu Niemcy nie zaznały działań wojennych. Mimo to warunki życia pogarszały się coraz bardziej. Brakowało podstawowych dóbr materialnych, zwłaszcza żywności. Narzekali nawet żołnierze na przepustkach. W restauracjach musieli okazywać kartki reglamentacyjne na mięso, chleb czy ziemniaki. Niedaleko Berlina znajdowała się rekonstrukcja okopów, gdzie można było zobaczyć, jak było na froncie. Ośrodek w Grünewaldzie był fascynujący. Mieszkańcy Berlina mogli się przekonać, w jakich warunkach walczyli żołnierze na froncie. Te okopy były suche i czyste. Nie groziło im żadne niebezpieczeństwo. Zwiedzający widzieli trzy rzędy okopów i myśleli, wszyscy są w nich bezpieczni. I kiedy mężczyźni żyli w okopowej rzeczywistości, ich żony podejmowały pracę zarobkową. Pojawiły się w usługach publicznych, pracowały w fabrykach, na roli, w administracji i przy produkcji uzbrojenia. Otrzymywały jednak płacę o 1/3 niższą.
Matki wychowujące dzieci zabiegały o dodatkowe zajęcia, ponieważ wsparcie rodzin żołnierzy było niewielkie. Berlinianka tak pisała do męża. Boimy się, czy wykarmimy dzieci. Jestem wyczerpana. 3 godziny czekałam w kolejce, żeby kupić paliwo, a we wtorek 1,5 godziny w ogonku do masarni. Poza tym muszę prać. Kiedy wrócisz, przekonasz się, jak byłyśmy wykorzystywane. We wszystkich krajach na kobiety spadł obowiązek wspierania wysiłku wojennego. W Anglii 2 miliony pań zajęło miejsca pracy, które wcześniej należały do mężczyzn. We Francji pracowała co piąta. Kobiety opiekowały się także rannymi i weteranami. Film z Wielkiej Brytanii pokazuje, jak próbowały ich rozbawić, biorąc udział w dziwnych niekiedy konkurencjach. Istnieje ogromny rozdźwięk między doświadczeniami cywilów, którzy nie znali rzeczywistości frontowej, a żołnierzami. Ci pierwsi nadal żyli jak dawniej, chodzili do teatrów, restauracji i się bawili. Ci, którzy wydobrzeli, mieli wrócić na front. Większość z tych obywateli, którzy przywdziali mundur na jakiś czas i nie byli zawodowymi żołnierzami, spodziewała się, że wróci do zajęć, jakie porzuciła, na rolę, do fabryk, że znowu będą urzędnikami, prawnikami i rozpoczną zwyczajne życie. Wczesnym latem 1916 roku Brytyjczycy zmobilizowali 1000 żołnierzy, by wspomóc francuską ofensywę nad Sommą, rzeką płynącą 250 km na północ od Verdun. Niemcy mieli ponad rok, by się okopać i wznieść fortyfikacje. Na tym odcinku panował spokój i cisza. Przed burzą. To rekonstrukcja pokazująca życie w okopach, gdy ucichały walki. Do czerwca 1916 roku nad Sommą zgromadzono 20 dywizji brytyjskich i 12 francuskich. Liczebność wojsk niemieckich była o połowę niższa. Walczyć tutaj miało 2,5 miliona żołnierzy. To pierwsza bitwa, którą na taką skalę utrwalono na filmach. Brytyjskie ekipy podążały za oddziałami, które maszerowały na front. Zanim piechota ruszyła do natarcia, kilkudniowy ostrzał przeprowadziła artyleria. Żołnierzy zapewniano, że ten szturm będzie inny od poprzednich. Brytyjski dowódca Douglas Haig powiedział: piechota przejdzie się kawałek i zwyczajnie zajmie niemieckie okopy. 1500 jednostek artylerii skoncentrowało swój ogień na wąskim pasie terenu. 24 czerwca rozpoczął się ostrzał. Przez 7 dni eksplodowało 1,5 miliona ładunków wybuchowych. Pisarz Ernst Junger napisał: nie sposób sobie wyobrazić siły artylerii. Ryk i huk wybuchów był ogłuszający, a widnokrąg na zachodzie rozbłyskiwał światłami jak morze ognia. Bez przerwy ewakuowano rannych o twarzach pobladłych z upływu krwi. Podczas ostrzału człowiek jest kompletnie bezbronny. To straszne i głębokie przeżycie. Człowiek czuje się bezsilny, a dookoła niego giną przyjaciele. Takie przejścia powodują ogromny wstrząs.
Ci, którzy przeżyli, zadręczali się pytaniami, czemu ja żyję, a inni nie. Lekarze odkryli niespotykane schorzenia. Zespół stresu pourazowego. Początkowo uważano, że pacjenci symulują objawy. Lekarze stosowali brutalną terapię szokową, w tym elektrowstrząsy. Pierwszego lipca 1916 roku piechota brytyjska zaatakowała niemieckie umocnienia. Panowało przekonanie, że po ostrzale artyleryjskim nic z nich nie zostało. Było błędne. Ogień kilku karabinów maszynowych i dział w pół godziny zabił 8 tysięcy Brytyjczyków. Nacierający nie mogli się wycofać, bo strażnicy z okopów natychmiast by ich zastrzelili. Żołnierze wiedzieli, że nie mają odwrotu. Podobnie było w niemieckich okopach. Niemcy nieprzypadkowo przetrwali ostrzał artyleryjski nad Sommą. Fortyfikacje sięgały na kilka metrów w głąb ziemi. I żołnierze przeżyli, choć na powierzchni rozpętało się piekło. Bitwa nad Sommą jest tragicznym przykładem tego, jak dowództwo wojskowe nie rozumiało nowej rzeczywistości wojennej. Generał Haig raz za razem rzucał swoich żołnierzy na niemieckie pozycje. Jeśli jednego dnia ginie 20 tysięcy ludzi, a dwukrotnie więcej odnosi rany, to wstrząsające doświadczenie. Niektóre bataliony zostały całkowicie zdziesiątkowane. Skutek był piorunujący, ponieważ rekrutowano je lokalnie. Częstokroć całe plutony pochodziły z jednej miejscowości czy nawet ulicy. Straty po obydwu stronach wyniosły milion żołnierzy. Była to najkrwawsza bitwa I wojny światowej. Bitwa nad Sommą stała się punktem zwrotnym w dwudziestowiecznej historii wojskowości brytyjskiej. Stanowiła przykład tego, czego unikali późniejsi generałowie. Dowiodła, do czego prowadzi myślenie o wojnie w skali kontynentu. Odcisnęła głębokie piętno na taktyce generałów. Niemieckie szpitale polowe nie radziły sobie z natłokiem rannych. Pośród nich był kurier Adolf Hitler. W październiku 1916 roku ugodził go odłamek szrapnela. Trafił do Belic, niedaleko Berlina. Nie potrafił się z tym pogodzić. Hitler mówił, że regiment był jego domem i rodziną. Nigdzie indziej nie czuł się tak dobrze. Pociągało go poczucie wspólnoty, jaka panowała między żołnierzami. Hitler z niechęcią wspomina pobyt w Belic i nie szczędzi krytycznych słów w swojej książce Mein Kampf. Duch frontowy jest tutaj niemile widziany. Agitatorzy bez pomyślunku usiłowali deprecjonować poczynania żołnierzy żałosnymi sztuczkami krasomówczymi.
Hitler nie był w Niemczech od 1914 roku. Podczas rekonwalescencji odwiedził stolicę. Wrócił zdegustowany. To, co zobaczył, przepełniło go od razu. Defetyzm, narzekania i niezadowolenie sprawiły, że ze wzgardą wspominał Berlin. Entuzjazm, z jakim powitano wybuch wojny, zamienił się w zgorzknienie. Towarzysze broni mieli Hitlera za samotnika. Ten zaś wszędzie widział tchórzostwo i zdradę. Atmosfera w Niemczech stawała się coraz bardziej napięta. Dochodziło do protestów. Nie wiem już, co mam robić. Jak wykarmić dzieci? Jak przygotować obiad, kiedy nie ma czego włożyć do garnka? Tak skarżyła się mieszkanka Augsburga. Najbardziej cierpiały dzieci. Wiele umierało. Rząd był stale krytykowany. Cesarz próbował ratować sytuację symbolicznymi gestami. Stojąc przed budynkiem niemieckiego parlamentu, zauważymy napis „Dla narodu niemieckiego”. Inskrypcję wykonano pod koniec 1916 roku jako próbę wynagrodzenia trudów i głodu, jakie musieli znosić Niemcy. Tyle, że lud nie miał wpływu na politykę, cierpiał niedostatki i, co gorsza, nie rysowały się przed nim żadne perspektywy. Tą inskrypcją władze dawały choć cień nadziei, że coś zmieni się na lepsze. Przez 2 lata wojna trwała na 2 frontach. Na wschodzie walki toczyły się na otwartych przestrzeniach, a Rosja ponosiła dotkliwe straty terytorialne. Front bezustannie się przesuwał, nie ugrzązł w okopach. Armie próbowały się okrążyć i wziąć w kleszcze. Carskie wojsko cierpiało z powodu kiepskiego zaopatrzenia, braków amunicji i żywności. Morale żołnierzy było żałosne. Latem 1916 roku, w ścisłej współpracy z zachodnimi sprzymierzeńcami, Rosja dokonała serii ataków, które miały rzucić na kolana Niemcy i Austro-Węgry. Jeden z rosyjskich generałów, Aleksiej Brusiłow, postanowił zmienić taktykę. Zamiast narażać podkomendnych na ogień karabinów maszynowych, zażądał przygotowawczego ostrzału artyleryjskiego. Niemieckie dowództwo wycofało 10 tysięcy żołnierzy z frontu zachodniego i przerzuciło na wschód. Ofensywa Brusiłowa była częścią skoordynowanych ataków na wszystkich frontach. Zmusiła Niemców do ciągłej walki i dała Francuzom pod Verdun trochę wytchnienia. Na wschodzie także do niewoli dostawały się setki tysięcy żołnierzy. W 1916 roku jeńców niemieckich przewieziono do Moskwy i Sankt Petersburga, gdzie musieli przemaszerować przed tłumami gapiów. Dla rosyjskiej propagandy był to świetny sposób na odwrócenie uwagi od słabości własnej armii. Ponad 100 tysięcy niemieckich jeńców trafiło na Syberię. 1 na 5 nie wrócił do domu. Wojna na wschodzie bardzo różniła się od tej na zachodzie.
Była równie krwawa, także dlatego, że do działań włączono ludność cywilną. Głodowali nie tylko żołnierze, ale też ich rodziny, całe społeczności. Narastało niezadowolenie, podczas gdy arystokracja i carska rodzina pławiły się w luksusach. Wojna pogłębiła przepaść między władcą a jego poddanymi. To był pierwszy krok ku rewolucji, która miała obalić cara i odmienić kraj. Jego przeciwnik, cesarz Wilhelm II, także nie zamierzał dzielić się władzą z poddanymi. Ubolewał nad ich cierpieniem i chętnie przyznawał ordery. Hermann Göring także otrzymał wysokie odznaczenie. Jego samolot rozbił się podczas pojedynku z innym. Po powrocie do zdrowia Göring nadal chciał się wykazać. Do końca wojny strącił ponad 20 wrogich maszyn. Nawet po zakończeniu wojny uważany był za bohatera. Podobnie jak inni, którzy wierzyli w ułudę zwycięstwa, gorzki smak przegranej odebrał jako upokarzający. Dlatego podążył za charyzmatycznym demagogiem Adolfem Hitlerem. Charles de Gaulle miał być przeciwnikiem tego ostatniego, ale do końca I wojny światowej pozostał w niewoli. 5-krotnie próbował uciec, ponieważ tak powinien był zachować się francuski oficer. Nie stracił pewności, że Niemcy przegrają wojnę. Nauczył się ich języka i dużo rozmyślał na temat bezsensownej walki w okopach. Poprzysiągł sobie, że żadna wojna nie będzie prowadzona z takim brakiem poszanowania dla ludzkiego życia. Dziś groby poległych są symbolem ogromnych kosztów pojednania. Wersja polska dla VOD.pl, Masterfilm. Tekst Marcin Roszkowski. Czytał Marek Ciunel.